Teraz mamy przywilej zajmować się w Ewangelii Łukasza na środowych zgromadzeniach osobą Pana Jezusa Chrystusa. I jest to temat, który możemy z różnych stron oglądać. Mieliśmy już okazję kilka tygodni temu widzieć, że Pan Jezus Chrystus jest Jahwe, jest Bogiem Starego Testamentu i w związku z tym musimy zawsze, gdy widzimy błogosławionego Pana Jezusa Chrystusa przed naszymi oczami, to otwieramy Słowo Boże, to musimy zawsze mieć na uwadze to, kim On jest, że On jest tym, który od zawsze jest. Dzisiaj myślę, że dobrze by było przyjrzeć się temu, że On też był zapowiedziany jako ten, który ma przyjść. Czyli główna myśl jest taka, że to nie był przypadek, że któregoś dnia pojawił się Pan Jezus Chrystus na ziemi, tylko że był to dokładnie zapowiedziany moment historii i że miał on kilka cech zapowiedzianych w Starym Testamencie, które mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się prześledzić. Pierwszy fragment, który chciałbym, żebyśmy przeczytali, to jest Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 45 werset. On jednoznacznie nam pokazuje, że Pan Jezus Chrystus był zapowiadany z dawien dawna i że to było dla tych, którzy mieli otwarte serce na Pana Jezusa, oczywiste. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 45 werset. Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Czyli widać tutaj w tych słowach, że Pan Jezus został zinterpretowany przez uczniów jako ten, który nie był obcy Izraelowi, bo od początku, gdy mamy do czynienia z Pięcioksięgiem, który każdy Izraelita od małego dziecka znał, zapowiedź Pana Jezusa towarzyszyła życiu każdego Izraelity. I nie jest powiedziane, że tylko Mojżesz go zapowiadał, ale także prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. I te kilka miejsc, które, jeśli Pan pozwoli, dzisiaj udałoby się nam prześledzić, pokażą nam, że to nie jest puste stwierdzenie Filipa do Natanaela, tylko że faktycznie tak jest, pisma Starego Testamentu jednoznacznie i bez żadnych wątpliwości wskazują na Pana Jezusa. Pierwsze miejsce, które ze Starego Testamentu wzięlibyśmy, to jest Psalm 118. Psalm 118. Dwudziesty drugi i 23 werset.
Psalm 118, strona 677 w Brytyjce. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Mamy tutaj kilka takich punktów. Pierwsza rzecz to jest kamień. Druga rzecz, budowniczowie. Trzecia rzecz, węgielny albo węgielny. Czwarta rzecz, że to było dzieło Boże. I jeżeli weźmiemy pod uwagę to kluczowe stwierdzenie, kamień węgielny, to może to nie jest dla każdego oczywiste i dla mnie też nie jest to oczywiste, bo nie jestem budowlańcem, znam to jedynie z wyjaśnień innych osób, że taka część domu jak węgiel, to nie od węgla jest ta nazwa węgielny, tylko od węgła, narożnik, i taka część domu była z konstrukcji domu kamiennego z tamtego okresu kwestią kluczową, że się od tego punktu budowle zaczynało stawiać i bez tego nie dało się zacząć. I wszystko musiało zaczynać się od tego podstawowego punktu, jakim był ten kamień narożny, kamień węgielny, kamień węgielny. I tutaj sobie wyobraźmy, że to jest po prostu najważniejsza rzecz w budowli. I co my tu widzimy? Widzimy, że budowniczowie ten kamień odrzucili. Odrzucili, wzgardzili nim, nie wzięli go pod uwagę w czasie budowania. Zatem ten dom nie miał prawa stać. I jeżeli patrzymy na dzieje Izraela, przedstawione nam przez Szczepana w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich, widzimy dokładnie to odrzucenie Pana Jezusa, który jest właśnie tym kamieniem węgielnym, kamieniem narożnym, kluczowym kamieniem. Odrzucili oni Boga Jahwech, odrzucili oni Pana Jezusa i zlekceważyli Go. I to zlekceważenie było przez całą historię Izraela, bo widzimy, że gardzali i prorokami, i słowami Mojżesza, i później na samym końcu wzgardzili samym Panem Jezusem. Więc tutaj jest to jednoznaczna zapowiedź, że to po prostu będzie historyczny fakt. Zobaczmy teraz do Mateusza 21. Mateusza 21 rozdział. Jest tutaj przedstawiona ta historia odrzucenia Pana Jezusa przez Izrael. Od 33 wersetu. Innego, to jest strona 1055 w Brytyjce, czyli Mateusza 21 od 33 wersetu. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał.
Jeśli popatrzymy na tą sytuację, to w Izajasza jest wyraźnie powiedziane, że winnicą jest dom izraelski. Gospodarzem jest oczywiście Bóg. I też Pan Jezus odnosi się do tego podobieństwa nie jeden raz, bo gdy mówi na przykład o tym, że jest jakieś drzewo, które nie wydaje owocu, to jest decyzja, żeby wyciąć to drzewo, bo nie wydaje owocu. Natomiast on jest tam przedstawiony jako ten, który się wstawia, żeby to drzewo jeszcze obłożyć nawozem i żeby to drzewo poddać pielęgnacyjnym zabiegom i być może wyda owoc, a jeśli nie, to wtedy będzie wycięte. I to jest jednoznaczne tutaj, że jest takie odniesienie do winnicy. I gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. To jednoznacznie są to tutaj wskazania na to, że skoro jest włożona prawda Słowa Bożego przed oczy ludzi, to później jest oczekiwanie, że to Słowo Boże, gdy jest deklarowane, że zostało przyjęte, że ono będzie wydawać owoce. Ci ludzie od rana do wieczora za każdym razem deklarowali, że szanują Słowo Boże, obwiązywali swoje czoła, ręce fragmentami ze Słowa Bożego, ubierali się jak ludzie, którzy są posłuszni Słowu Bożemu, robili różnego rodzaju ceremonie, które były związane z tym, żeby udowodnić, że oni są ludem Pana, a więc powinni wydać owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczyniono to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: to jest dziedzic. Nuże, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Widzimy jednoznacznie odniesienie do śmierci Pana Jezusa Chrystusa, że poza Jerozolimą zamordowany został Pan Jezus. Tutaj jeszcze jest to mówione, gdy Pan Jezus chodzi po ziemi. Jest to jednoznaczna zapowiedź tego, co się stanie później. Gdy więc przyjdzie Pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu: wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzecze im Jezus: czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane i dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. I tutaj jednoznacznie widzimy, że te słowa Pan Jezus odniósł do siebie i na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa już poza przymierzami zostali dołączeni ludzie, którzy czczą Boga w duchu i w prawdziwości, i ci ludzie wydają Boże owoce. Jest to naród, który nie jest narodem, bo takie sformułowanie też się pojawia w Starym Testamencie. Chodzi o każdego, który teraz w czasie łaski, o której mieliśmy okazję mówić tydzień temu, to każdy, który przychodzi w czasie łaski do Zbawiciela, staje się tym, który w odniesieniu do tego kamienia węgielnego, którym jest Pan Jezus, buduje swoje życie, buduje swoje działania tu na ziemi
i jest tym narodem, który wydaje owoc we właściwy sposób i we właściwym czasie. Czyli jednoznacznie widzimy, że Pan Jezus jest tu zapowiedziany przez Stary Testament. Łukasza 20 rozdział. To jest strona 1126 w Brytyjce. Tu jest dokładnie ta sama przypowiedź i widzimy te same słowa przekazane w następujący sposób, 17 werset. On zaś, spojrzawszy na nich, rzekł: cóż więc znaczy to, co napisane? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. I to też pokazuje nam pewną ważną zasadę, którą Pan Jezus tutaj zastosował, rozmawiając z faryzeuszami i saduceuszami, generalnie z przedstawicielami ludu izraelskiego. Co tutaj widzimy? Widzimy, że Pan Jezus jednoznacznie wskazuje, że ani jedna kropka, ani jedna kreska Starego Testamentu nie jest napisana bez przyczyny. Że każda musi mieć znaczenie. Dlatego pyta, cóż więc znaczy to, co napisane. Nie jest tak, jak niektórzy sądzą, że któreś miejsca Pisma Świętego są dla zapełnienia kartek. To tak nie jest. Każde słowo ma jakieś znaczenie. Może nie każde my umiemy od razu znaleźć i odczytać, ale powinniśmy włożyć wysiłek i serce do tego, żeby starać się zrozumieć, co Bóg chciał przez dany fragment Pisma Świętego nam przekazać. Cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy z Pism Starego Testamentu i Nowego Testamentu pociechę mieli. I to jest jednoznacznie oczywiste. Tutaj ta rozmowa Pana Jezusa z tymi Izraelitami na to wyraźnie wskazuje. Kolejny taki punkt to jest Psalm 110. Psalm 110. Znajduje się w Brytyjce na stronie 672 i 3. I to chodzi o następujące słowa. Rzekł Pan Panu memu, to jest w pierwszym wersecie. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Zatem widzimy tu jednoznacznie odniesienie do czasu, który nazywamy w takim biblijnym języku okresem Nowego Przymierza, kiedy Bóg zawrze z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nazywane też to jest tysiącleciem, bo w objawieniu jest wyraźnie określony czas, że to będzie trwało 1000 lat. Stąd czasem milenium. I w tym czasie jest powiedziane, że będą położeni nieprzyjaciele jako podnóżek Pana Jezusa. Wszyscy będą Mu poddani. I jest to cały psalm na ten temat. Natomiast same te słowa są później w Mateusza 22 rozdział. Jednoznacznie powiązane z osobą Pana Jezusa. Mateusza 22 rozdział. Czyli strona 1056. A w zasadzie 1057.
I te słowa są w 44 wersecie. Natomiast ja przeczytam od 41 do 46. A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc: co sądzicie o Chrystusie? Czyli to pytanie jednoznacznie pokazuje, że Pan Jezus pyta tutaj ich o to, co sądzą o zapowiadanym wcześniej Chrystusie. Czy im jest synem? Mówią mu Dawidowym. Rzecze im: jakże więc Dawid w natchnieniu ducha nazywa go Panem, gdy mówi: rzekł Pan Panu memu: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem jego? I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać. Z poprzedniego fragmentu Łukasza, 20 rozdział, albo może sięgnę do Mateusza 21:40, co przed chwilą mieliśmy pod ręką, to jest kartka wcześniej. I tutaj widzimy jednoznacznie, że 36 i 37 werset w tej przypowieści, którą Pan Jezus opowiedział odnośnie wieśniakach i winnicy, to tutaj widzimy, że jest powiedziane 36. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczyniono to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: uszanują syna mego. Czyli jednoznacznie widzimy, że tutaj jest to, to jest 21 rozdział Mateusza, jest tutaj wyraźnie pokazana ta sytuacja, kiedy mamy dużo większej liczbie wysłanych głosicieli prawdy Bożej do Izraela. To widzimy w Biblii przez zagęszczenie służby prorockiej tuż przed 400 latami milczenia. Widzimy to pod koniec Starego Testamentu, gdy widzimy Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i tak zwanych mniejszych proroków. Oni nie są mniejsi co do znaczenia, oni są mniejsi nazywani dlatego, że ich księgi są szczuplejsze co do tekstu. Natomiast oni są tak samo ważni jak ci trzej. I później nagle następuje cisza, bo tych sług już nie ma co wysyłać dalej. I 37 pokazuje: uszanują syna mego. W końcu posłał do nich syna swego. Czyli widzimy, że Pan Jezus już w przedwiecznej wieczności był synem, jest synem. Kto nie ma syna, nie ma i ojca. Czyli Jezus jest Synem Bożym od zawsze. A tu widzimy, że Pan Jezus zadaje pytanie: jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem jego, czyli Dawida? Wiemy, że co do ciała, bo to wyjaśnił nam list do Rzymian, Pan Jezus jest faktycznie potomkiem Dawida. I jest to wyraźnie pokazane w wielu miejscach Pisma, że i On jest na początku, Pan Jezus, i na końcu. On jest pierwszy i On jest ostatni. I to pokazuje nam tutaj wyraźnie, że ta zapowiedź: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje, jest jednoznacznym nawiązaniem do tak zwanego przymierza danego Dawidowi. Jest to
realizacja tego, że potomek cielesny Dawida zasiądzie na tronie i będzie rządził w Nowym Przymierzu. Będzie rządził w tysiącletnim królestwie, faktycznie na ziemi, które będzie miało miejsce po 7 latach wielkiego ucisku. Czyli chronologicznie czekamy teraz na Pana Jezusa, że Pan Jezus weźmie nas do siebie, abyśmy byli gdzie On. To jest nazywane technicznie słowem pochwycenie, bo słowo pochwycenie jest użyte m.in. w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział, że wtedy pochwyceni albo inne tłumaczenia, porwani będziemy na powietrze, aby być z Panem. Jest to realizacja Ewangelii Jana, 14 rozdział od 1 do 3, że przyjdę i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I ten moment jest odwołaniem dzieci Bożych z ziemi. I Tesaloniczan wręcz mówi, że to będzie powiązane z zabraniem Ducha Świętego z ziemi. Wpływ powstrzymujący, jaki Duch Święty ma na ziemi, wtedy zostanie usunięty i zło zacznie się rozwijać z pełną mocą, co przez 7 lat spowoduje wydarzenia opisane w objawieniu i w Tesaloniczan, że człowiek grzechu zasiądzie w świątyni Bożej i sam poda się za Boga. I to też jest zapowiedziane przez Pana Jezusa, 24 rozdział Mateusza i zapowiedziane w Daniela jako obrzydliwość. I tutaj widzimy jednoznacznie, że pochwycenie uruchamia nam zegar. Wraca do głosu wtedy to, co jest związane z Izraelem. Jest to 77-letni okres nazywany 70 tygodniem Daniela. Jak ten 70 tydzień Daniela się skończy, to będą wydarzenia z Mateusza 25 rozdział i zacznie się tysiącletnie królestwo, które inaczej jest nazywane też w pismach prorockich Nowe Przymierze. Wtedy zawrze Nowe Przymierze z Izraelem i Judą, z dwoma domami Izraela i będzie panował na tronie Dawida przez 1000 lat. Tyle ta zapowiedź. Kolejne miejsce, Psalm 118. Psalm 118, werset odnoszący się do przyjścia w imieniu Pana. To jest strona 677, Psalm 118, werset 26. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. I te słowa jednoznacznie są powiązane z wypełnieniem Mateusza 23-39. Mateusza 23 rozdział, 39 werset. Pan Jezus tutaj mówi od 37 wersetu, przeczytam. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie, albowiem powiadam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Czyli jednoznacznie widzimy, że te słowa są tu powiązane z tym, że Pan Jezus
siebie tu stawia na pozycji tego, który już wielokrotnie, on osobiście, próbował ich zgromadzić, jak matka ptasia zgromadza pisklęta pod swoje skrzydła. I oni nie chcieli. Też jest powiedziane o tym, co już wcześniej czytaliśmy, że ci posłannicy, wcześniejsi prorocy byli wielokrotnie mordowani. I zapowiedź: nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Jest to jednoznacznie cytat z tegoż psalmu 118, 26 werset, co pokazuje nam, że Pan Jezus był zapowiedziany już w Starym Testamencie i to się musiało stać. Psalm 41, werset 10. Psalm 41, werset 10, strona 613. Tutaj są słowa zapowiadające zdradę Judasza. Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie. I Pan Jezus te słowa cytuje w odniesieniu do siebie w Jana 13 rozdział. Jana rozdział 13. Tutaj mamy scenę, kiedy Pan Jezus myje swoim uczniom nogi, co jest obrazem tego, co dzisiaj również Pan Jezus wobec nas czyni. Że my jesteśmy czyści cali jako dzieci, które uwierzyły Bogu, jako dzieci Boże, narodzone z Ducha Świętego, ale chodzimy nogami po tym świecie i nogi się czasem brudzą i należy je oczyścić i odświeżyć. Tą służbę Pan Jezus wykonuje przez Słowo Boże, które jest symbolem wody, albo inaczej, woda jest symbolem Słowa Bożego i Słowo Boże nas doprowadza do tego, żeby być z czystymi nogami przed Panem. Pan Jezus te nogi myje przez napominanie, przez karcenie, przez stosowanie karności wobec dzieci Bożych. I Pan Jezus wskazywał, że wszyscy są czyści dla słowa przy tym stole, z wyjątkiem kogoś jednego, bo 18 werset mówi: nie o was wszystkich mówię, ja wiem, których wybrałem, lecz niech się wypełni pismo: ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Jednoznaczne odniesienie do tych słów z psalmu 41 i wypełnienie w Judaszu, który jest klasycznym przykładem wyznawcy, który jest klasycznym ostrzeżeniem dla nas w czasach ostatecznych. Bo kto więcej słyszał Słowa Bożego, jak ten, który 3,5 roku przebywał z Panem Jezusem jako jeden z 12? Kto miał lepszego nauczyciela biblijnego, jak ten, kto przez 3,5 roku, około 3,5 roku przebywał z Panem Jezusem jako nauczycielem Słowa Bożego? Czy możemy sobie wyobrazić lepsze warunki do tego, żeby być pouczonym i posłusznym Słowu Bożemu? Te warunki są nie do odtworzenia, bo każdy z nas, kto ma śmiałość
mówić ze Słowa Bożego ma pełno wad. Ja nie mam nawet szans się przybliżyć do tego, żeby mówić tak jak Pan Jezus, żyć jak Pan Jezus. I podobnie jest z każdym innym, kto Słowo Boże przedstawia i napomina i pociesza ze słowa. Natomiast Judasz miał Pana Jezusa jako nauczyciela. Widział Jego cuda i sam uczestniczył w działaniu Ducha Świętego. To o nim między innymi mówi Hebrajczyków. Szósty rozdział. Czwarty werset. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, to jest dokładnie Judasz, został oświecony. Świeciło mu przez 3,5 roku Słowo Boże. I zakosztowali daru niebiańskiego. On z tym darem niebiańskim, bo Jakub przedstawia Jezusa jako dar niebiański, przebywał dzień w dzień, noc w noc. I stał się uczestnikiem Ducha Świętego. Judasz brał udział w uzdrowieniach, brał udział w słuchaniu Słowa Bożego, czyli w służbie Ducha Świętego. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Widział, jak ludzie się nawracają. To jest cudowna moc wieku przyszłego, że ludzie, którzy żyją w grzechach, nagle są wolni od grzechów. Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. Ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. To jest typowy przykład Judasza. Judasz słyszał Słowo Boże w najlepszej jakości. Udawał wierzącego, doskonale się maskując przed 11 tak, że nikt nie wiedział, kto jest zdrajcą. On cały czas kradł pieniądze. Żył w grzechu, tarzał się w grzechu. I jest to dla nas bardzo poważna sprawa, żeby każdy z nas badał własne serce. Czy ja jestem z tych, którzy uwierzyli Panu Jezusowi? Czy też tylko kulturowo upodabniam się do chrześcijan? Czy mam życie z Boga w sobie? Czy też pozoruję życie, udając tak jak Judasz, biorąc udział w tych wszystkich świętych rzeczach i gardząc nimi, nie rozumiejąc ich, bo tylko człowiek narodzony na nowo jest w stanie korzystać z tych skarbów. Zachariasza, kolejne miejsce, 13 rozdział. Zachariasza. To jest strona 1016. 13 rozdział, 7 werset. Tu mamy taką zapowiedź. Ocknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi, mojemu towarzyszowi, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza i będą rozproszone owce. Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim. I te słowa widzimy odniesione do Pana Jezusa w Mateusza. 26 rozdział. Mateusz
Mateusza, 26 rozdział, strona 1064, a w zasadzie 1063, werset 31. Tutaj Pan Jezus mówi do swoich uczniów. Wtedy mówi do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Te słowa doskonale wypełniły się na Panu Jezusie. Widzimy, że to było takie uderzenie, które spowodowało, że nawet wierny Panu Jezusowi Piotr trzy razy się zaparł. I to jest też rozróżnienie. Gdy przychodzą doświadczenia ciężkie, uciski i ataki diabelskie, to Judasz zaparł się Pana Jezusa jeden raz i była to dla niego realizacja katastrofy, bez jakiejkolwiek szansy na to, żeby być uratowanym, bo on po prostu obłudnie zamknął, zatwardził swoje serce i nie chciał skorzystać ze zbawienia. Natomiast Piotr był człowiekiem zbawionym, uratowanym, nawróconym, rzeczywiście idącym za Panem Jezusem, który z przestrachu ludzkiego aż trzy razy się wyparł Pana Jezusa. Można by powiedzieć, że oceniając po ludzku dwie postaci, Judasza i Piotra, mielibyśmy problem z właściwym osądzeniem. Bo Judasz zrobił to dla pieniędzy przed wielkimi tego świata, czyli można by powiedzieć przed kimś takim jak wojewoda, a Piotr przed sprzątaczką się wyparł Pana Jezusa. Czyli można by powiedzieć, że gdybyśmy mieli spojrzeć zewnętrznie, upadek Piotra był gorszy. Natomiast w Piotrze było życie Boże. I Piotr wiedział, że do kogo pójdzie? Ty masz słowa życia wiecznego. On wiedział, że tylko Jezus jest tym, do którego może pójść, nawet gdy on zawiedzie. W listach Piotra widzimy wspaniałe świadectwo, że Piotr wiedział, że zbawienie jest nieutracalne, że mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Dziecko Boże jest zbawione raz na zawsze przez tą doskonałą ofiarę Pana Jezusa. My zawodzimy na każdym kroku. Można by powiedzieć, że jeśli ten dowód nie wystarczy, że tacy wspaniali 11 apostołów uciekli przerażeni, jeżeli ten dowód ci nie wystarczy, że twoje zbawienie nie może się opierać na tobie, to już ci nic nie pomoże. Zbawienie jest nieutracalne właśnie dlatego, że my zawodzimy na każdym kroku. Nawet jeśli odbierzemy najlepsze studium Słowa Bożego, bo tych 11 w szczerości podążało z Panem Jezusem, uczyło się jako narodzeni na nowo ludzie, korzystali pełnymi garściami z tego Bożego błogosławieństwa i jeśli ktoś miałby się ostać w czasie ataku z ludzi, to oni powinni, a oni ulegli, oni uciekli. Oni stali się rozproszonymi owcami trzody, przerażonymi jak małe dzieci, albo jeszcze gorzej. Więc dlatego, że nie ma w nas nic dobrego, zbawienie jest nieutracalne na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa. Jest to wyraźny kontrast.
nie ma w nas nic dobrego, co mogłoby przetrwać bez Pana Jezusa. Tylko On daje łaskę. To On wzbudza nawet najczarniejsze dni pieśni pochwalne. To jest tylko Jego łaska. Kolejne miejsce, Izajasza 53:12. Tutaj jest zapowiedź Pana Jezusa jako sługi Bożego, Shilocha, to jest takie określenie, sługa Boży, wysłany przez Boga w Jego imieniu. Jest tu powiedziane, dlatego dam mu dział wśród wielkich. To jest strona 853, rozdział Izajasza. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy. Za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. I wypełnienie tych słów jest w wielu miejscach Nowego Testamentu. Zerkniemy do Łukasza, 22 rozdział. Łukasza 22:37. I tutaj jest opisana dokładnie sytuacja, o której wspomniałem wcześniej, czyli zapowiedź, że Piotr nawet się zaprze, ale w wersecie tym 37, gdy Pan Jezus mówi tak: mówię wam, że musi się wypełnić na mnie to, co napisano, do przestępców był zaliczony. To bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. Czyli kolejny dowód, że o Panu Jezusie w Starym Testamencie już wielokrotnie, na wiele sposobów było to zapowiadane. Do przestępców był zaliczony. Widzimy go, że uznano go według ludzkich norm za przestępcę. Za tego, który według prawa ludzkiego nie ma prawa żyć, że ma być zawieszony na krzyżu między dwoma łotrami, dwoma ludźmi, którzy całkowicie sprzeniewierzyli się ludzkim prawom, i Pan Jezus był pomiędzy nimi zaliczony. Kolejne miejsce to jest Psalm 22, werset 2, to jest strona 596. Boże mój, czemuś mnie pozostawił, albo czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów szyku mojego. Te słowa widzimy w kilku miejscach Nowego Testamentu jako odniesione do Pana Jezusa. Zerkniemy do Mateusza 27:46. Mateusza 27:46. A około 9:00 zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Strona 1066, Mateusza 27, rozdział 46, werset. I kontekst jest tutaj bardzo znamienny, bo on nawiązuje do tego, czego się nauczyliśmy z listu do Rzymian, że całe stworzenie wzdycha i boleje z powodu tego, co się dzieje w relacji między człowiekiem a Bogiem.
I 45 werset daje świadectwo, że od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię, a około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Widzimy, że 6 godzina, może to dla nas jest mało zrozumiałe, ale Izrael miał 12-godzinny dzień. Nawet Pan Jezus w Ewangeliach mówi, czyż dzień nie ma 12 godzin. I 6 godzina to jest odpowiednik naszej 12, mniej więcej. Tam pomiar czasu był nie taki minutowy jak u nas, tylko ten okres dnia był dzielony na wieczór, noc i na dzień. I od mniej więcej wschodu słońca do zachodu słońca było 12 godzin. Te godziny były dzielone proporcjonalnie, czyli godzina mogła mieć mniej więcej 60 minut. Trochę mniej, trochę więcej, zależy od tego, w którym miejscu słońce wtedy się znajdowało. Natomiast jeśli popatrzymy na moment ukrzyżowania, było to w okolicach 12 w południe do mniej więcej 15, bo to się tak liczyło, że pierwsza godzina dnia to była 7 nasza, nasza 8 to była 2 godzina dnia, nasza 6, nasza 12 to była 6 godzina dnia, a nasza 15 to była 9 godzina dnia. I tutaj wtedy, kiedy słońce ma największą moc, kiedy najbardziej świeci każdego innego dnia, to tego dnia, gdy Pan Jezus wisiał i był włożony na Niego grzech, nawet słońce nie chciało, mówiąc przenośnie, udzielić swojej chwały na ten moment. Przez 3 godziny nie świeciło. Zaćmienia słońca, z tego co czytałem, trwają od kilku do maksymalnie kilkunastu minut. Czyli to nie było jakieś zaćmienie typu, że jakaś planeta weszła i zasłoniła promienie słoneczne, bo to trwa dużo krócej. To była sytuacja, kiedy słońce po prostu przestało świecić przez 3 godziny. I było widać to na całej planecie Ziemi, na całej kuli ziemskiej. A ważniejsza rzecz to ta, że to, czemu słońce się nie chciało, mówiąc przenośnie, przeglądać, to jest moment, kiedy doskonały Baranek Boży został obciążony naszym grzechem, stał się grzechem, nawet takie słowa padają, i zostawił go Bóg. Boże mój, czemuś mnie pozostawił, czemuś mnie opuścił. To powinno być udziałem każdego grzesznika, że Bóg go pozostawia. Natomiast Pan Jezus to pozostawienie przez Boga wziął na siebie, aby usprawiedliwiony grzesznik mógł być zawsze z Bogiem, bez żadnej przerwy, bez żadnego przerwania tej społeczności. I to jest najcenniejsza rzecz, że Pan Jezus wyjednał nam możliwość, abyśmy zawsze byli z Bogiem. To się nazywa takim terminem technicznym podwójne przypisanie. Podwójne, bo dwa zdarzenia dzieją się w tym samym czasie.
Chrystusowi została przypisana twoja grzeszność. W momencie, kiedy uwierzyłeś, możesz tak powiedzieć, że twoja grzeszność została przypisana Panu Jezusowi Chrystusowi. I od momentu, kiedy uwierzyłeś Panu Jezusowi, możesz powiedzieć na podstawie Pisma Świętego, że tobie została przypisana świętość Chrystusa. Tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. To jest Boże usprawiedliwienie. Jak gdybyś nigdy nie zgrzeszył. W oczach Bożych jesteś widziany. Wszystkie twoje grzechy zostały wtedy w momencie uwierzenia, możesz tak powiedzieć, włożone na Chrystusa. Chrystus stał się grzechem za ciebie. I to, jak już wspomnieliśmy, jest rzeczą, która staje się raz na zawsze. Raz na zawsze baranek został złożony w ofierze. Doskonały baranek Boży, czyli Pan Jezus Chrystus. I raz na zawsze na podstawie tej doskonałej ofiary krzyżowej każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, jest zbawiony nieutracalnie. Jest to całkowicie łaska Boża, niezależna od ludzkich uczynków. Wszystko opiera się na doskonałym, zapowiedzianym w Starym Testamencie dziele Bożym. Kolejne miejsce to jest Psalm 31. Ostatni fragment, to znaczy ostatnia para. Psalm 31, werset 6. To jest strona 602. W ręce twoje polecam ducha mego. I Łukasza 23, 46. Tutaj widzimy śmierć Pana Jezusa, a Jezus zawoławszy wielkim głosem rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Więc jednoznacznie widzimy, że te zapowiedzi Pana Jezusa w Starym Testamencie doskonale wypełniły się i takich miejsc jest dużo, dużo więcej, natomiast te już wystarczą, żebyśmy wiedzieli, że to jest prawda, że Pan Jezus jest zapowiedziany już w Starym Testamencie, a realizacja nastąpiła w odpowiednim czasie. Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził pod zakonem i który wypełnił zakon. Oh.
Wskazują na Ciebie proroctwa, symbole, osoby, wszystkie, które pojawiały się w ten czy inny sposób, wskazują na wydarzenia z Twojego życia. Też i jak to prorok zapowiedział, słońce zaćmi się w południe i tak właśnie się stało, który jesteś tą światłością świata, kiedy byłeś przybity do krzyża, tak to słońce przestało świecić, życie zamarło. Jaka to musiała być panika dla ludzi. To było świadectwo, że właśnie ten jedyny, ten, który miał przyjść, tak wisiał na krzyżu, sądzony z powodu naszych grzechów. Tak, Panie, dziękujemy Tobie, że możemy przez Twojego Ducha to widzieć, rozumieć. Też prosimy Cię o tę łaskę, żebyśmy mogli stosownie też i do tego żyć, żyć w Tobie, żyć dla Ciebie. Tak, żeby nasze życie nie kręciło się wokół tylko naszych własnych spraw, ale właśnie byśmy mogli szukać najpierw tego, co Twoje. A to wszystko inne Ty sam, Panie, obiecałeś, że nam to dodasz. Dziękujemy Tobie tak za to, że Ty jesteś tym wszystkim i we wszystkich. Że też i my w tym świecie możemy ciągle liczyć na to, że Twoje słowa, Twoje obietnice będą się spełniać. Że też i możemy być teraz tymi, którzy świadczą o Tobie, aż po krańce ziemi, tak jak jest napisane, a Ty jesteś z nami. Prosimy Ciebie tak, żebyśmy mogli być też zawsze tak świadomi, blisko Ciebie. Powierzamy się w Twoje ręce, byś też i nas chronił od złego, od mocy ciemności, od różnych przeciwności, byś dodał nam wiary. Niech Twoje imię będzie wywyższone. Amen. 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 Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj temat, który dotyczy osoby Pana Jezusa Chrystusa. I ten temat jest związany z tym, że Pan Jezus został zapowiedziany już w Starym Testamencie. I to, że
O tym możemy wiedzieć, prześledzimy w różnych miejscach Pisma Świętego. Więc pierwsze miejsce, które weźmiemy pod uwagę, to jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 45 werset. Pierwszy rozdział Jana. Jana, pierwszy rozdział, 45 werset. Widzimy tutaj wyraźnie takie słowa. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Więc widzimy tutaj wyraźnie informację pochodzącą od Filipa i Natanaela, dokładnie z ich rozmowy. I Filip powiedział Natanaelowi wyraźną informację, że znalazł tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz. Czyli jednoznacznie od początku Ewangelii Jana widzimy wyraźne świadectwo, że zapowiedziany był Pan Jezus Chrystus przez Mojżesza i że wyraźnie widzimy tutaj, że Pan Jezus był zapowiedziany przez proroków. Tego Jezusa Nazareńskiego, syna Józefa. Brzeska mówi: po tym Filip, znalazłszy Natanaela, powiedział mu: znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, onego Jezusa Nazareńskiego, syna Józefowego. Więc mamy wyraźną informację, że Słowo Boże uważa to za oczywiste, że Pan Jezus Chrystus był zapowiedziany w Starym Testamencie. I to jest od razu informacja, którą spotykamy na samym początku Ewangelii Jana. Kolejne miejsce, które możemy wziąć pod uwagę, to jest, a jeszcze może wspomnę, że w Biblii Gdańskiej te słowa są przedstawione tak. Filip znalazł Natanaela i rzekł mu: znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefowego z Nazaretu. Kolejne miejsce, którym chciałbym, żebyśmy się zajęli, to jest Psalm 118, werset 22. Psalm 118, werset 22 zawiera następujące słowa. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Te słowa jednoznacznie są w Nowym Testamencie odnoszone do osoby Pana Jezusa Chrystusa. Czyli te słowa, które w brzeskiej brzmią: kamień, który odrzucili budujący, postawion jest na wierzchu węgłowym, albo gdańska: kamień, którzy odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną. Te wyraźne słowa zawarte są w Psalmie 118. Psalm 118, werset 22. Czyli kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. I ta zapowiedź, na przykład w Mateusza 21 rozdział, 42 werset, Mateusza 21, 42 werset. Te słowa brzmią następująco. Rzecze im Jezus: czy nie czytaliście nigdy w pismach: kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym, Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Jednoznacznie zatem widzimy tutaj, że Pan Jezus odnosi te słowa do siebie.
Te słowa, które wcześniej padły w psalmie 118, werset 22. Czyli to nie było żadne zaskoczenie dla tych ludzi, z kim mają do czynienia. Mieli do czynienia z tym, którego zapowiadał Stary Testament. Kolejne miejsce to jest z Łukasza, 20 rozdział, 17 werset. Łukasza 20, 17. Łukasza, 20 rozdział, 17 werset. I tutaj mamy takie słowa. On zaś, spojrzawszy na nich, rzekł. Cóż więc znaczy to, co napisane? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Jednoznacznie to odnoszone jest do Pana Jezusa w Łukasza 20:17. Oglądaliśmy to już wcześniej w materiale na temat Ewangelii Łukasza, 20 rozdział. Było już na kanale to opracowanie. Natomiast tutaj jednoznacznie widzimy, że Bóg był przedstawiony tutaj jako ten, który wydzierżawił winnicę wieśniakom i odjechał. A następnie, gdy przyszedł czas rozliczeń, to wieśniacy się nie sprawdzili, bo odrzucili tego, który jest zapowiedziany w Nowym i w Starym Testamencie. Jest zapowiedziany w Starym Testamencie. Szerzej przeczytam ten fragment z Łukasza, 20 rozdział, żebyśmy mieli szerszą perspektywę. 20 rozdział. Od 17 wersetu mamy ten fragment wypełniający nam Psalm 118. Lecz ta przypowieść zaczyna się od 8 wersetu rozdziału 20. Wtedy Jezus im powiedział, to i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. I zaczął mówić do ludzi taką przypowieść. Pewien człowiek założył winnicę. Wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał na dłuższy czas, a we właściwym czasie posłał sługę do rolników, aby mu dali część plonów winnicy, lecz oni go pobili i odesłali z niczym. Ponownie posłał innego sługę, ale oni i tego pobili, znieważyli i odesłali z niczym. Posłał jeszcze trzeciego, a oni również jego poranili i wyrzucili. Wtedy pan winnicy powiedział, co mam zrobić? Poślę mego umiłowanego syna. Może go uszanują, gdy go zobaczą. Lecz gdy rolnicy go zobaczyli, naradzali się między sobą i mówili, to jest dziedzic, chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Cóż więc zrobi z nimi pan winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę odda innym. Gdy oni to usłyszeli, powiedzieli, nie daj Boże. Więc widzimy jednoznacznie, poślę mego umiłowanego syna. Bóg posłał Pana Jezusa Chrystusa, o którym te fragmenty nam wyraźnie świadczą. Pan Jezus Chrystus, umiłowany Syn, On już był umiłowanym Synem przed wysłaniem, bo inaczej nie byłoby wyślę mego Syna, tylko wyślę tego, który stanie się Synem. Nie, On już w momencie wysyłania był odwiecznym Synem Bożym. Więc mamy wyraźne świadectwo, że ten odwieczny Syn Boży jest zapowiedziany w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie mamy wyraźne wypełnienie tego. Kolejne miejsce to jest Psalm 110, werset 1. Tutaj widzimy takie słowa. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Czyli Psalm 110, werset 1.
I te słowa są w Nowym Testamencie znowu bez jakiegokolwiek problemu przez tych, którzy świadczą o Chrystusie, odnoszone do Pana Jezusa Chrystusa. Jest to jednoznacznie, wyraźnie tutaj widoczne. Na przykład Mateusza, 22 rozdział, werset 42. I tutaj widzimy, że Pan Jezus mówi, spytał ich Jezus, mówiąc, co się wam zda o Chrystusie? Albo co sądzicie o Chrystusie? Czy im jest synem? Mówią mu, Dawidowym. Dawidowym synem. Czyli jednoznacznie widzimy, że dalej Pan Jezus to odnosi do siebie i rzekł im, jakoż wtedy Dawid w duchu zowie go Panem, mówiąc, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły Twoje pod nóżkiem nóg Twoich. Jeśli wtedy Dawid zowie go Panem, jakoż jest synem jego. A żaden nie mógł mu nic odpowiedzieć, ani śmiał żaden od onego dnia o to go więcej pytać. Więc tutaj widzimy jednoznacznie, że te słowa, które przed chwilą wzięliśmy z psalmu 110, werset 1, są tutaj w Mateusza 22:42. Mateusza 22, rozdział 42, werset są odnoszone jednoznacznie do Pana Jezusa. Nie jest to żaden przypadek, bo Pan Jezus został zapowiedziany już od dawna w pismach Starego Testamentu. Nie był to przypadek, że przyszedł to wszystko wypełnić. Kolejne miejsce to jest Psalm 118, 26 werset. I tutaj widzimy takie słowa. Niechaj będzie błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Dobrorzeczemy wam, którzy jesteście z domu Pańskiego. Albo z Brytyjki, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, błogosławimy wam z domu Pańskiego. Są to jednoznacznie odnoszone do Pana Jezusa Chrystusa słowa z psalmu 118. Psalm 118, werset 26. W którym miejscu te słowa są przez Pana Jezusa zawłaszczone jako odnoszące się do Niego? Między innymi w Mateusza 23, rozdział 39, werset. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mię od tego czasu, aż rzeczecie błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Widzimy tu jednoznacznie. Pan Jezus te słowa odnosił do siebie. Mateusza 23, 39. Zatem jest to wyraźnie widoczne, że Pan Jezus się przyznaje do tych słów jako do odnoszących się do Niego. I po prostu masz niewielki wybór. Albo uznajesz, że miał rację odnosząc te słowa do siebie, albo uznajesz, że nie miał prawa tego uczynić. Nie ma neutralnego gruntu. Kolejne miejsce. Psalm 41, werset 10. I tutaj Pan Jezus jest zapowiedziany w taki sposób. Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie. Czyli Pan Jezus jest przedstawiony jako ten, który będzie miał takiego przyjaciela, który go po prostu w przyszłości wykorzysta, bo jadł jego chleb i podniesie piętę przeciwko niemu. Lub jak mówi bardziej dosadnie Brzeska. I ten też, z którym mem mieszkał w pokoju, a któremu ufał i który ze mną chleb mój jadał,
wjeżdżał przeciwko mnie. Lub także i ten, z którym żył w pokoju, jak mówi Gdańska, któremu ufał, który chleb mój jadał, podniósł piętę przeciwko mnie. Czyli Psalm 41, werset 10. I tenże Psalm 41, werset 10 jest w Nowym Testamencie przytoczony jako odnoszący się do Chrystusa. Jest to w Ewangelii Jana 13, rozdział 18, werset. I co my tu widzimy? Nie o was wszystkich mówię, ja wiem, których wybrałem, lecz niech się wypełni Pismo. Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Więc widzimy jednoznacznie, że Pan Jezus w 13 rozdziale odniósł te słowa do siebie, całkowicie do siebie. Czyli Ewangelia Jana 13:18. Ewangelia Jana 13:18. Jest to wspaniała lekcja, że Pan Jezus jest zapowiadany już w Starym Testamencie i to w jak najdrobniejszych szczegółach. Kolejne miejsce jest Zachariasza, 13 rozdział, 7 werset. Zachariasza 13:7. Słowa Zachariasza, 13 rozdział, 7 werset, brzmią następująco. Ocknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi, mojemu towarzyszowi, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza i będą rozproszone owce. Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczki. Albo ocuć się o mieczu nad pasterzem moim i nad mężem, towarzyszem moim, mówi Pan zastępów. Uwierz pasterza, a rozproszą się owce i obrócę rękę moją ku maluczkim, jak mówi Brzeska albo Gdańska. O mieczu, ocknij się na pasterza mego i na męża, towarzysza mego, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza, a owce rozproszone będą, ale zaś obrócę rękę moją ku maluczkim. Tyle Brzeska. Więc widzimy Zachariasza 13 rozdział 7 werset i tenże fragment zapowiada nam Pana Jezusa, który będzie po prostu wydany na śmierć. I widzimy tutaj, że w Mateusza 26:31 Słowo Boże odnosi to do Pana Jezusa. I widzimy, wtedy mówi do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Jest to jednoznacznie widoczne. Mateusza 26:31. A więc mamy wyraźnie pokazane, że te słowa są przez pisma Nowego Testamentu, chrześcijańskie pisma greckie, odnoszone do osoby Pana Jezusa, zapowiedzianego w Starym Testamencie, hebrajskich pismach. I tutaj jednoznacznie jest powiedziane, że Jezus wiedział o tych słowach i na tej podstawie wypowiedział to, odnosząc się do tych słów. Kolejne miejsce, które pokazuje, że Pan nasz Jezus Chrystus był w Starym Testamencie zapowiedziany, to jest miejsce z Izajasza 53:12. Izajasza 53:12. Izajasza 53:12 to są następujące słowa. Dlatego dam mu dział wśród wielkich,
i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Jednoznacznie widzimy tutaj, że Pan Jezus jest zapowiedziany jako ten, który został wydany i poniósł grzech wielu. W Nowym Testamencie nie musi być nawet konkretnego miejsca, które odnosi się do tego wydarzenia, bo cała historia ukrzyżowania Pana Jezusa za Twoje grzechy pokazuje jednoznacznie, że to się wypełniło. Ale ponieważ Słowo Boże jest precyzyjne, ponieważ Słowo Boże jest dokładne, ponieważ Słowo Boże zawiera w sobie również tego typu wskazania, to widzimy w Ewangelii Łukasza 22 rozdział, 37 werset. I tutaj Pan Jezus mówi: albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano. Do przestępców był zaliczony. To bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. Czyli jednoznacznie widzimy, do przestępców był zaliczony. Do przestępców był zaliczony, Łukasza 22, 37. Łukasza 22, 37. I kolejne miejsce jest z Mateusza 27, 46, a około godziny 9. Zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Dziewiąta godzina w Piśmie Świętym jest to godzina mierzona według czasu hebrajskiego i jest to mniej więcej 9 plus 6, bo około 6 rano wstawało słońce w Izraelu i to powoduje, że oni mierzyli czas od wstania wschodu słońca do momentu zachodu słońca i to było mniej więcej 12 godzin. Te godziny nie były godzinami 60-minutowymi, tylko okres dnia dzielił się sztywno na 12 godzin i te godziny były czasem dłuższe niż 60 minut, czasem były krótsze niż 60 minut, a czasami niemal równe 60 minutom. Cała doba miała oczywiście odpowiednik naszych 24 godzin. I co tutaj widzimy? Że około godziny 15 naszego czasu Pan Jezus donośnym głosem zawołał: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie pozostawił. Werset wcześniej jest powiedziane, że od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. Czyli 3 godziny było ciemno od 12 naszego czasu, bo to jest odpowiednik 6 godziny, do 15 godziny danego dnia. A więc wtedy, kiedy słońce najczęściej, najmocniej, najjaśniej świeci w każdym zakamarku, a co dopiero w takim miejscu jak Izrael, który jest w bardzo nasłonecznionym miejscu, to mimo tego widzimy, że wtedy słońce na 3 godziny zaćmiło się. Nie było to zaćmienie słońca. To była ciemność zalegająca całą planetę Ziemię, wtedy kiedy w Izraelu było między 12 a 15. I kolejne miejsce to jest właśnie ten Mateusz 27, 46.
I tenże fragment był w Starym Testamencie zapowiedziany w między innymi psalmie 22. Psalm 22, werset 2 albo 1, zależy jak go liczymy. Czyli psalm 22, werset 2. I tutaj są takie słowa. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Widzimy, że to są te słowa, które się wypełniły w Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, 46 werset. Kolejne miejsce, które pokazuje nam, że Pan Jezus został wyraźnie zapowiedziany jeszcze w Starym Testamencie, to jest miejsce, które jednoznacznie odnosi się do Pana Jezusa w Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, 46 werset. Łukasz 23:46. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, 46 werset zawiera w sobie takie słowa. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. W Gdańskiej, a Jezus, zawoławszy głosem wielkim, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego, a to rzekłszy skonał. Albo w Brzeskiej, zawołał tedy Jezus głosem wielkim, a rzekł: Ojcze, w ręce Twe podawam ducha mojego, a to rzekłszy skonał. I te słowa były w Starym Testamencie już zapowiedziane wcześniej, co widzimy między innymi w psalmie 31. Psalm 31, werset 5. Psalm 31, werset 5. I mamy tu wyraźnie napisane: w ręce Twoje polecam ducha mojego. Odkupiłeś mnie, Panie Boże wierny. Jest to wyraźna zapowiedź śmierci Pana Jezusa Chrystusa już w Starym Testamencie. Te słowa zostały odnotowane. Kolejne miejsce to jest miejsce z Daniela, 7 rozdział, 13 werset. Daniela 7:13. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, i doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. Daniela 7:13. Daniela 7:13 jest tutaj wyraźnym odniesieniem do tego, gdy Pan Jezus Chrystus przyjdzie i ustanowi nowe przymierze. Nowe przymierze, jak wiemy, będzie zawarte z Izraelem i Judą. I tutaj widzimy, że jest tutaj Marka. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 62 werset. I co tutaj widzimy? A Jezus rzekł: Jam jest. Powiedział to Żydom. Powiedział to arcykapłanowi. I ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi.
Czyli ten moment, kiedy Pan Jezus przyjdzie, aby ustanowić nowe przymierze, bo dzisiaj nowego przymierza jeszcze nie ma, to jest jeszcze przyszłość. I to jest Ewangelia Marka 14, rozdział 62, werset. Marka 14, rozdział 62, werset. Nie ma jeszcze nowego przymierza, bo jak wiemy ze Słowa Bożego, nowe przymierze zostanie zawarte i ono będzie zawarte z nikim innym, jak właśnie z Izraelem i Judą, z dwoma domami izraelskimi. Nie mamy się przejmować tym, że nie wiemy, gdzie jest 10 plemion izraelskich. Bóg wie, gdzie one są. I skoro najważniejsza osoba wie, gdzie one są, to On dokładnie ich sprowadzi do ziemi Izraela i wtedy będzie zawarte nowe przymierze. Hebrajczyków mamy wyraźnie powiedziane, że jest to przyszłość. Zawrę nowe przymierze. Czyli dziś jeszcze nowego przymierza nie ma. Ono będzie zawarte, gdyby dzisiaj było pochwycenie, to 1007 lat od momentu, gdy ja zostanę zabrany do nieba przez Boga. I to będzie, załóżmy, jeżeli dzisiaj by Pan Jezus przyszedł po Kościół, po swoich, w tym po mnie, to 7 lat byłoby ucisku i przejęzyczyłem się po 7 latach od dzisiaj. 1007 lat od teraz to będzie koniec świata. Natomiast 7 lat od momentu, od teraz, gdyby dzisiaj teraz było pochwycenie, będzie zawarte nowe przymierze, bo nowe przymierze inaczej jest określane jako tysiącletnie królestwo albo milenium. Ono będzie trwało 1000 lat. Czyli jednoznacznie widzimy, że pochwycenie uruchomi zegar. Taki proroczy. Wtedy zacznie trwać 7-letni okres nazywany tygodniem lat Daniela. Mamy to opisane w Daniela 9 rozdział. I to będzie 7 lat trwało. A potem będzie to, co jest opisane w Mateusza 25 rozdział. I wtedy sprawiedliwi wejdą do Królestwa Bożego, do tysiącletniego Królestwa, albo inaczej nowego przymierza. Nowe przymierze wtedy będzie zawarte z Izraelem i Judą. I to będzie trwało 1000 lat. Teraz nowego przymierza jeszcze nie ma. Ale ono się zacznie właśnie tym, o czym mówi tutaj Pan Jezus w 62 wersecie 14 rozdziału Marka, że Żydzi ujrzą go przychodzącego z obłokami niebieskimi. I ci mordercy Pana Jezusa, którzy tutaj są, czyli zleceniodawcy morderstwa Pana Jezusa, arcykapłani, między innymi, też Pana Jezusa zobaczą. Bo jest powiedziane, ujrzy go każde oko. Każde, także tych, którzy zdążą już do tego czasu umrzeć, ich ciała się rozłożą, a mimo to zobaczą go. Kolejne miejsce to jest pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, 15 werset. Pierwsza Mojżeszowa. Trzeci rozdział, 15 werset. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Jest to tak zwana protoewangelia, słowa,
które w obecności Adama i Ewy powiedział Bóg i powiedział to do węża. I tenże wąż, jest tutaj powiedziane, że na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł. I to jest zapowiedź tego, co się stanie w Nowym Przymierzu. Bo w tysiącletnim królestwie wąż będzie jadł proch. Częściowo się to spełniło, bo już się na brzuchu czołga wąż. A więc nie widzimy jeszcze, żeby wąż jadł proch. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Jest to jednoznaczne odniesienie do Pana Jezusa Chrystusa. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, 15 werset. Kolejne miejsce to jest Księga Pierwsza Mojżeszowa, 49 rozdział, 10 werset. Co tutaj mamy pokazane? Znowu o Panu Jezusie jest zaprorokowane, że nie oddali się berło od Judy, no Pan Jezus jest z pokolenia Judy, ani buława od nóg Jego, aż przyjdzie władca Jego i Jemu będą posłuszne narody. Czyli widać zapowiedź znowu tego, co się wypełni w Nowym Przymierzu, w tysiącletnim królestwie. Będą wtedy posłuszne Chrystusowi narody. Kolejne miejsce to jest Księga Pierwsza Mojżeszowa, 24 werset tego samego rozdziału. Brzmi: łuk jego stale napięty, a ramiona jego i ręce giętkie dzięki pomocy mocarza Jakuba. Stamtąd, gdzie jest pasterz, poka Izraela, opoka Izraela. Czyli jednoznacznie jest tu zapowiedziany Pan Jezus jako ten, który jest i pasterzem, i opoką Izraela. To, że to chodzi o tą samą osobę, widać fajnie w Brzeskiej. Łuk jego został duży, a ramiona rąk jego wzmocniły się w rękach mocarza Jakubowego. Stądże był pasterzem opoki izraelskiej. Czyli widzimy jednoznacznie, że jest to zapowiedź dotycząca Pana Jezusa Chrystusa. On to wypełni. Kolejne miejsce to jest Księga Czwarta Mojżeszowa, zwana Księgą Liczb. 24 rozdział, 17 werset. Czwarta Mojżeszowa, 24:17. Tutaj mamy proroctwo związane z wypowiedzią człowieka, który, no więc przewiduje on przyjście i tego, że ujrzy. Ujrzę go, ale nie teraz. Wejrzę nań, ale nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, a sceptrum wywyższy się z Izraela i pokruszy książęta Moabu, a wszystkich synów Seta wytraci. Albo widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela i roztrzaska skronie Moabu, ciemię wszystkich synów Seta. To mówi Słowo Boże,
pokazując nam, że w Starym Testamencie już był zapowiedziany Pan Jezus jako ten, który pokona wrogów Izraela i jest tu nazwany gwiazdą z Jakuba, bo Pan Jezus będzie pochodził z Jakuba i ujrzę go, ale nie teraz. Gdzie ten prorok widzi wyraźnie, że to jest dopiero przyszłość, kiedy go ujrzy. Kolejne miejsce to jest miejsce związane z Dziejami Apostolskimi, 3 rozdział, 22 werset. Wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg, jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Czyli Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. A kolejna część tego wersetu, jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Zatem widzimy jednoznacznie Dzieje Apostolskie 3:22. I te Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 22 werset, mówią o jakimś fragmencie z Mojżesza, gdzie Mojżesz zapowiadał proroka jak on i że to tym prorokiem jest właśnie Pan Jezus Chrystus. I to jest przecież powtórzone w Dziejach Apostolskich, tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, w 7 rozdziale, 37 werset. 7:37. I tu są takie słowa, to jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. Widzimy zatem wyraźnie, że jest tutaj powiedziane, że w Starym Testamencie Mojżesz zapowiadał Jezusa. W którym miejscu zapowiadał Pana Jezusa? No więc widzimy w słowach odnoszących się do tego, że Pan Jezus był zapowiedziany przez Mojżesza w słowach proroka jak ja. Wzbudzi wam Pan. I kolejne miejsce, które tutaj weźmiemy, to jest Izajasza 9 rozdział 5 werset. Izajasza 9 rozdział 5 werset. Padają tutaj takie wyraźne słowa dotyczące zapowiedzi Pana Jezusa Chrystusa. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, pełen mocy Bóg, ojciec odwieczny, książę pokoju. Albo inaczej, albowiem dzieciątko narodziło się nam, syn dan jest nam, panowanie jego położone na ramieniu jego, i wzową imię jego dziwny, radny, Bóg mocny, ojciec wieczny, książę pokoju. Są to słowa, które jednoznacznie wskazują na Pana Jezusa Chrystusa jako zapowiadanego przez proroka Izajasza. Kolejne miejsce to jest miejsce z Izajasza 11 rozdział 10 werset. Izajasza, 11 rozdział, 10 werset. W tym fragmencie mamy taką zapowiedź. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. Lub jak mówi Brzeska, i stanie się dnia onego, iż latorośli
Jesse, która stanie za chorągiew w narodzie, pogani szukać będą i będzie chwalebne odpoczynienie jej. Jednoznacznie widzimy tutaj zapowiedź, że nastanie kiedyś czas, kiedy będzie właśnie potomek Jessego, Isaiego, czyli Pan Jezus Chrystus, on będzie rządził. Kolejne miejsce to jest Izajasza, 7 rozdział, 14 werset. Izajasza, 7 rozdział, 14 werset. Także piękna, wyraźna zapowiedź osoby przyjścia, osoby Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Albo jak mówi Brzeska, dlategoż Pan da wam znamię. Oto Panna pocznie, a porodzi syna, a wzowiesz imię jego Emanuel. Lub jak mówi Gdańska, przetoż wam sam Pan da znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna, a nazwie imię jego Immanuel. I co my znajdujemy tutaj w Mateusza, 1 rozdział, 23 werset? Wypełnienie tych słów Mateusza 1:23. Mateusza 1 rozdział, 23 werset. I tutaj jest wyraźnie powiedziane: oto niektóra panna będzie przemienna i porodzi syna, i nazowiesz imię jego Emanuel, co, jeśli byś wykładał, znaczy Bóg z nami. Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada, Bóg z nami. Kolejne miejsce. Ale to miejsce jest ciekawe, bo ono mówi o dwóch chrześcijańskich ważnych prawdach. Pierwsza prawda to jest, że Pan Jezus jest Bogiem, Bóg z nami. Druga chrześcijańska prawda, że On jest Synem, czyli odwiecznym Synem Bożym. Można jeszcze powiedzieć, że jest tu przy okazji wspomniane, że urodzi go dziewica, czyli trzeci fakt. Kolejne miejsce to jest 1 Samuelowa, rozdział 2, werset 10. Samuela 2:10. W pierwszej księdze Samuela, rozdział 2, werset 10, jest powiedziane: walczący z Panem będą zdruzgotani. Najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu i wywyższy róg pomazańca swego. Widzimy tu jednoznacznie, że jest Pan Jezus zapowiedziany jako ten, który będzie na terenie ziemi izraelskiej, aż po krańce ziemi izraelskiej, aż po krańce ziemi izraelskiej będzie sądzić, czyli wykonywać prawo. Nie będzie to coś, co wyklucza to, że on globalnie również będzie wykonywał tą władzę, ale w granicach Izraela będzie szczególna moc działania Pana Jezusa w czasie Nowego Przymierza, w czasie tego okresu, który jeszcze nie nastąpił, bo jeszcze wilk nie mieszka razem z jagnięciem w sposób taki, żeby jagnię nie odniosło szkody. Zatem mamy wiele takich miejsc ze Słowa Bożego, które nam jednoznacznie pokazują, że Pan Jezus Chrystus był zapowiedziany
w Starym Testamencie. I dla nas ma to praktyczne znaczenie takie, że skoro te pisma Starego Testamentu już wiele, wiele, wiele wieków temu powstały, jeszcze zanim powstała pierwsza sytuacja z Nowego Testamentu, była przerwa 400 lat między Starym Testamentem a Nowym. Bóg milczał. I w tym Starym Testamencie było wyraźnie zapowiedziane, że przyjdzie Pan Jezus Chrystus, który umrze za Twoje grzechy. Zatem czy Ty już pojednałeś się z Bogiem? Wyznałeś Bogu Twoje grzechy? Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. I odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wyznaj Bogu, że jesteś grzesznikiem i powiedz, że na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa uważasz, że On ma moc cię uratować, że ta ofiara jest doskonała i wystarczająca. Więc zachęcam Was do czytania Biblii, Słowa Bożego. I Słowo Boże jednoznacznie pokazuje, że warto zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. On nigdy nikogo nie zawiódł. On jest tym, który nawet jeżeli ma osobiście sam ponieść szkodę, dotrzymuje słowa. Zatem serdecznie dziękuję za uwagę. Z Bogiem. Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo? Kto go potrzebuje? Kto dokonuje narodzenia na nowo? Oraz jakie są tego skutki? Jakie są tego rezultaty? Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, jako jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma
czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić, już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą, czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale
Wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha, ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga, bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze, że ja już jestem Bożym dzieckiem, że nie jestem dzieckiem diabelskim i że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację, ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo.
Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo, bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała po prostu Boża przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 3:9. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru, czy
wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane: po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował, to jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić, żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, to jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził.
Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma, dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą, Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę i ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną.
Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga. Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce. Ewangelia Jana, 1 rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy go przyjęli. I ci, którzy go przyjęli, ci, których on nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?
otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi, tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6. To jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa, i interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg, i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest 1 list Piotra 2, to jest strona 296. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 2 wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa
jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem. Nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa w żadnym aspekcie. Bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Wiersz pierwszy. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił. A w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł, ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest
to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa, czyli że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. Otwórzmy Słowo Boże w dwóch miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się urodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny.
I ten profesor był powszechnie szanowany. Jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić i ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i 10 wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza
sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o Nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto 2 przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro, bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec
nie był ojcem. Bóg Ojciec zawsze był ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego. Mam życie wieczne, bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga, prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, kieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła.
A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to to jest zgodne z jego wolą, to on ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze, w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się
z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje. Takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona.
Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce, płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego.
Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.